Skala na mapie to 7 cm na każde 10 km, albo czytając to trochę inaczej, 7 do 10, 7 cm do 10 km. Jeżeli odległość pomiędzy dwoma miastami wynosi 60 km, to jest rzeczywista odległość nie na mapie, tylko w terenie na żywo, to o ile centymetrów są te miasta oddalone od siebie na mapie. Tutaj w zadaniu dostaliśmy skalę tej mapy. Każde 10 km w świecie rzeczywistym mapa pokazuje nam jako 7 cm. Albo patrząc z drugiej strony, jeżeli na mapie widzimy odległość 7 cm, to reprezentuje to 10 km w rzeczywistym świecie. Dalej zadanie mówi nam, że odległość pomiędzy miastami to 60 km, czyli 6 razy 10 km. No to jeżeli mamy 6 razy 10 km w świecie rzeczywistym, to na mapie będzie to 6 razy 7 cm. 6 razy 7 cm daje nam 42 cm, i możemy odpowiedzieć, o ile cm te miasta są oddalone od siebie na mapie, o 42 cm.